Zadałem również pytanie przede wszystkim przedstawicielom trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czy w związku z tym są konkretne propozycje co do składu ewentualnego przyszłego rządu, czy mają już zawiązaną koalicję, czy te sprawy są uzgodnione. Usłyszałem, że nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy, że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili. Że, że, że i że w związku z tym nie można w, w tej chwili jeszcze odpowiedzialnie podać konkretnych osób, które są, które będą przedstawiane jako kandydaci na, na ministrów, więc jak widać ta kwestia jest przedmiotem koalicyjnych uzgodnień.